Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy od razu dzisiaj zająć się kwestią dalej obserwatorium. Powinniśmy mieć już nowe informacje, myślę, że od Sejana. Załączmy lokatorka, żeby był. I co? I zobaczymy. Tak, coraz bardziej się zastanawiam nad tym, czy by nie odbić Corinis jednak w trzecim rozdziale jeszcze, pod koniec już taki totalny tego rozdziału. Myślę, że to będzie nie najgorszy pomysł, ale na razie inne rzeczy mamy na głowie, a Sejan jeszcze chyba śpi. Nie? Ach, bo on jest teraz obserwatorium, zapomniałam o tym, że on teraz poszedł tam na górę. Więc szukanie go w tym miejscu jest raczej zbędną rzeczą. Czy ja się pomyliłam i przeszłam jakąś w złą stronę, czy coś w tym stylu? Bo tak mi to wygląda, jakbym poszła nie tam, gdzie mam pójść. No zaraz, kurczę, tu się dało gdzieś zejść, no właśnie, na dół. I tu gdzieś powinno być odbijanko na górę, no właśnie. Zobaczmy, czy on już coś ustalił tutaj. A nie ukrywam, powinien coś ustalić. Także zobaczmy, czy się coś tam udało zrobić. Jest tutaj, jest. Witaj. Witam. No i jak, zauważyłeś coś? Tak. I to, co dostrzegłem, nie było dobre. Struktura nieba ma już kilka szczelin. A co to oznacza? To oznacza, że demony mogą przeniknąć do naszego świata. Jak to? Widziałeś już jakieś? Na razie nie. Ale jest to całkiem prawdopodobne. Niestety, nie mam teraz czasu na kontynuowanie obserwacji gwiazd. Najpierw muszę przestudiować pewne traktaty, aby się upewnić, czy moje przypuszczenia są słuszne. A w tym czasie, mógłbyś obserwować niebo zamiast mnie. Ja? Przecież sam mówiłeś, że nie jestem doświadczonym astronomem. To prawda, ale wtedy była mowa o badaniu struktury świata i wykryciu w niej wyłomów. Takie rzeczy mogą odkryć tylko ci, którzy od lat zajmują się astronomią. Ale demona rozpoznasz od razu. Jestem tego pewny. Ale ja nie umiem posługiwać się z teleskopem. Nie trzeba przy nim nic robić. Już go nakierowałem na największy portal. Musisz tylko uważnie obserwować, czy jakieś stworzenia przenikają do naszego świata. Nic więcej. Okej. W ogóle chciałabym Uczynię. zobaczyć. Okej. Dobra, czyli on nie jest w stanie mnie nauczyć innych kręgów na razie. Widziałem demona. Tego się obawiałem. To znaczy, że te istoty mogły przeniknąć do naszego świata. Niech Innos ma nas w opiece. Kto wie, ile tych stworzeń już przeszło przez portal. Teraz jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Gdzie kierują się te demony? Nie wiem. Ale przypuszczam, że tu, w naszym świecie, musi być jakieś miejsce, gdzie zbierają się te istoty. Tylko gdzie? Jak możemy im się przeciwstawić? Niewiele możemy zrobić. Przede wszystkim, musimy wyjaśnić przyczyny ich pojawienia się. W przeciwnym razie, nie będziemy mieli żadnych szans, aby im się przeciwstawić. Ale zaczekaj. Dlaczego od razu na to nie wpadłem? No oczywiście. Teraz wiem, co się dzieje. Wiesz coś o grobowcu upadłych paladynów? Nie. Co to za miejsce? W pierwszej wojnie z orkami, niektórzy paladyni ulegli pokusie Złota Beliara, zdradzając tym Innosa i króla. Ale gdy zdrajcy zostali szwytani, to na mocy rozkazu króla zostali straceni. Ponieważ niegdyś byli szanowanymi ludźmi w służbie samego Erchaobara i postanowiono pochować ich w grobowcu w górach. I tak też się stało. Grobowiec został zbudowany tutaj, w pobliżu obserwatorium. Ale Innos rozgniewał się tym, że Erchaobar pogrzebał odstępców z takimi honorami. Więc przeklał to miejsce i paladyni stali się nieumarłymi w ścianach grobowca. Ale po co mi to opowiadasz?
Co takiego ważnego jest w tym grobowcu? Znalazłem starą księgę, w której jest mowa o tej krypcie. I tak dowiedziałem się, co ona w sobie skrywa. I co w tym grobowcu jest? Mów jaśniej. Cierpliwości, przyjacielu. To, co ci teraz powiem, jest nadzwyczaj ważne. Więc słuchaj uważnie. Stare legendy podają, że przywódca upadłych paladynów został pogrzebany wraz z potężnym artefaktem, który niegdyś należał do wielkiego maga Beliara. W tym artefakcie musi być zamknięty kamień duszy czarnego maga. Co to był za mag i jaką moc skrywa w sobie ten artefakt? Nie pamiętam imienia tego maga, ale stare kroniki podają, że w pewnych warunkach ten artefakt może uczynić nieśmiertelnym swojego właściciela. Życie wieczne przez kamień duszy. Czy w ogóle jest to możliwe? Tylko w pewnych przypadkach. To zależy od tego, jak duża magiczna moc jest skupiona w kamieniu. Kamień zachował swoją moc. Nie sądzę. Ale magiczną moc kamienia duszy z pewnością można odnowić poprzez rytuał. W każdym razie, musimy znaleźć ten kamień, zwłaszcza, że sługusy Beliara już go szukają. Skąd to wiesz? Wskutek interpretacji kosmicznego ruchu w gwiazdozbiorze Byka. Ale nie tak łatwo to wszystko wyjaśnić. Nie zrozumiesz, o co mi chodzi. Co mam zrobić? Udaj się do grobowca i zabierz stamtąd kamień duszy, zanim to zrobi ktoś inny. A potem zobaczymy. Dobrze, już idę. Gdzie szukać tej krypty? Znajduje się w niewielkiej dolinie, gdzieś za obserwatorium. Drogę tam blokują ogromne wrota. No dobra. Oczywiście już wiemy, gdzie to jest, bo tam podleszłam sobie kawałeczek. Także będziemy zaraz tam zmierzać. Najlepsze, co możemy zrobić, to właśnie się tepnąć troszeczkę bliżej i się teraz przejść tam, gdzie trzeba. Fajnie. Fajnie, bo uda nam się to wszystko teraz już ładnie rozwiązać. Zanim też zmienimy rozdział, to chciałam pobuszować trochę w Jarkandarze. Przejść się tam, powybijać mobki, nabić poziomy. Z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie... Mianowicie dlatego, że w czwartym rozdziale następują spore zmiany na Corinis. I warto by było przed tymi zmianami zdążyć z tym wszystkim. Więc właśnie oto dlatego. Okej, fajnie. Udało się zagrować szkieleta bez strażnika krypty. Gorzej, że pan szkielet się zbagował i ma kumpli. Dobra. Czy tutaj coś będzie na dole? Będzie. Ale później. Dobra. No chodź, chodź. No nie mam całego dnia na ciebie. Okej, pięknie. On miał klucz do drzwi w krypcie. Dobrze, dobrze. Na razie, jak widzicie, sobie fajnie radzimy. Nie potrzebujemy jakiejś wielkiej pomocy. Trzeba się ładnie tutaj rozejrzeć po wszystkich komnatach. Myślę, że znajdziemy nawet jakieś miksturki pewnie stałe. Dobra, zombiaki, też ich oczywiście nie brakuje. Są takie trochę mocniejsze już. Bo mają zbroję paladynów, więc nie dziwmy się raczej. Ale i tak, no, nie jest to problem. Okej. Na razie nam idzie bardzo ładnie. Nic tutaj nie ominęła mnie. No, może z wyjątkiem broni tego szkieleta. Tak, także ten trzeci rozdział troszeczkę dłużej pociągniemy. Myślę sobie. To będzie niegłupi pomysł. Okej. Ała!
Okej, jakiś szkielet za mną lezie. Możesz się pospieszyć. Super. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Są grobowce, konkretnie trumny. Fajnie, że można je tak szybciej przeszukać, bo by mi się bardzo nie chciało, myślę, otwierać każdej z osobna. Zobaczmy. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. O, proszę bardzo, eliksir ducha. To się na pewno przyda. Ponieważ no, nie mogę dalej kastować na przykład deszczu ognia, a myślę, że on by nam mógł jakby w wielu innych momentach pomóc. Także akurat tutaj się bardzo cieszę z tego. Tam zaraz pójdę. Tutaj były jakieś rzeczy, no właśnie. Sakiewka. Dużo wypędzeń zła. Podejrzewam, że to takie ułatwienie dla nas, gdybyśmy mieli problem z przeciwnikami. Ale nie zapowiada się na to, żeby mieć problem na razie. Ja się nawet nie staram, jak widzicie, za bardzo. Okej, trumna. Sporo trumien. Tu są zamknięte drzwi. Miotła. O, jak widzicie, tu jest dalsze przejście. Pytanie, czy ja nie powinnam najpierw iść tam, gdzie był ten strażnik? Powinnam. Jak widać. Także zaraz tam się przejdziemy. Z powrotem jednak, żeby się cofnąć. Bo tam mogło coś być jeszcze ciekawego. Ktoś tutaj cały czas broń wyciąga na mnie. Pytanie, skąd i gdzie? Dobra, zobaczmy, co się tutaj dzieje najpierw. Szkielety się dzieją, okej. Myślałam przez chwilę, że mamy szkieleta maga, ale jednak nie. Więc to na plus. I miło, pięknie, zaraz będzie po sprawie. A ekspik sobie sam rośnie na górę, moi drodzy. Dobra, co my mamy? Złoty talerz i złoto. 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 Złoty pierścień. Kurde, no dostanę jakieś stałe mikstury? Nie obraziłabym się, nie. Same złoto. Dobra, no to jednak wracamy tam, gdzie byliśmy. Wiecie, większy problem będzie się stąd wydostać, bo będzie mały zwrot akcji. Ale sami zobaczycie zresztą. Ale nie powiem, to miejsce robi wrażenie, prawda? Jak tak na nie patrzymy. Myślę, że niewyobrażalne. Wygląda naprawdę fajnie. Nie pokazuje mi żadnych przeciwników. Ale to nie znaczy, że ich nie ma. Musimy tutaj uważać, bo są poukrywane przedmioty w różnych miejscach i nie tak łatwo jest je wcale dostrzec. Siema, szkielecie. Zanim będziemy szli na sam środek, to oczywiście standardowo wybijemy wszystko wokoło. No, szkielecie, cholera jasna. Okej, na razie nic takiego bardzo tutaj nie widać. Tam coś jest w środku. No proszę bardzo, tu można zejść na przykład. Pióro do pisania i parę pulpitów.
Rozumiem. Tutaj też był, nie, to był typowo stół do pisania. A tu gdzieś wchodzę. Pytanie gdzie? Aha, do zombiaka. Okej. Jest pulpit i jest kuferek. Rozumiem. Kolejna wiedza magiczna. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. 250 sztuk złota. Dobra, no niech będzie, że mi się to przyda do czegoś. Jak na razie nie widzę sensu tych pieniędzy, bo mamy od cholery złota i wszystkiego. Ale kto wie, może kiedyś sobie podziękuję za to, że mam tego aż tyle. Zobaczymy. No dobrze, to badajmy to miejsce dalej. Trochę śmieszne, że to zombie mogło już zginąć, zanim w ogóle wstało. Dobra. Strzelaj sobie, strzelaj jakby... Ja się nie boję ciebie. Okej, pięknie. Kolejne szkieletongi. Tutaj jest chyba przejście. Tak jest. Dobra, to musimy pamiętać o tej wnęce tutaj. Tam też przy posągu coś można znaleźć. Dobra, wiecie co, zanim będę tutaj cokolwiek zbierać, to lepiej wykończyć te zombiaki. Tam też coś jest, widzę. Tylko nie wiadomo jak otworzyć. Ciekawe. No jest parę bocznych miejsc. Ale nie powiem, fajnie to miejsce wygląda. Standardowe, duże przestrzenie. Co my tu mamy? Sporo jakichś fajowych rzeczy bardziej. Eliksir do życia. Eliksir siły. I tyle? I tyle. Dobra, zobaczmy. A czy tutaj da się gdzieś wejść? Tak jest, da się. Co my tu mamy? Teleport. Miejsce bardzo przydatne. Eliksir siły kolejny. Teleportem się zajmiemy może później. Czyli wiemy, że tutaj trzeba wejść na górę, dobra. Ale tu było zejście na dół. Tu już się pieklą nawet zombiaki na mnie. Okej, i tutaj też jakieś fajowe itemy. Eliksiry ducha się na pewno przydadzą. Pięknie. Takie miejsce bardzo bufujące nas. Spoko rzecz. I jeszcze podejrzewam, że gdzieś są po drugiej stronie jakieś wejście. Bo tutaj było widać przeciwników. Tu byłam? Nie byłam chyba w tym miejscu. Aha, to jest to z teleporterem.
Tak jest. Ale tu? Tu nie byłam. Wielki pierścień magicznego pancerza. Proszę mi to pokazać, może to jest jakiś zajebisty ten. Ej, no naprawdę spoko ten pierścionek. Ale raczej nie skorzystam. I tu jeszcze gdzieś powinno być wejście pewnie. To tam jest. O, tu jest żelazny pierścień, który pewnie otwiera. Tak jest. Na to sam środek sobie zaraz wejdziemy tego miejsca. Świeczniki niczym z Górniczej Doliny. Sarkofag Lorda Drakona. Nic tu nie ma. Potrzebuję klucza. Karim. No niestety nie wiem, gdzie może być klucz. Tu jest jakiś... A, już wiem gdzie. Podejrzewam, że nie bez powodu gościu mi z pięści leje. Zaraz go przeszukam. Bo pewnie on ma kluczyk. Ta skrzynia bardzo podejrzanie tutaj leży. Co mamy? Wyszczerbiony miecz w ogóle paladyna. A, to tego typu, dobra. I tu była gdzieś ta krata, co żeśmy ją odsunęli. Zobaczmy, co my tu mamy. 300 sztuk złota, złoty talerz, złoty pierścień, puchar, notatka drakona. No to zobaczmy, co ta notatka skrywa. O Innosie, jak srodze karzesz mnie za moje przewinienie. Od tej pory muszę istnieć w postaci cienia twojego brata Beliara. To najgorsze, co mogłeś mi zgotować. Gdybym miał na tyle rozsądku, aby nie zabierać ze sobą kamienia duszy tego po trzykroć przeklętego maga, Lord Drakon. Grobowiec paladynów, będzie jakiś wpis? Stał się cieniem podziemnego świata. Myślę, że najpierw się teleportować tamtym teleportem, bo potem podejrzewam, że możemy tu wrócić. Czy najpierw iść po tamten kufer? No powiem tak, kusi ten teleport, który jest bodajże tu. I myślę, że najpierw z niego skorzystamy. Okej, kamienie teleportacyjne. Nowy wpis. Prowadzi do miejsca w górach. Dobra, to sprawdźmy sobie to miejsce w górach. Już widziałam trolla. Więc to już jest wystarczająca na razie dla mnie informacja. Okej, wygląda to naprawdę ciekawie. Tam jest obserwatorium. Próbuję sobie zwizualizować, gdzie my jest... Okej, tam jest kamienny krąg z tymi ogrami. Dobra, czyli wiem mniej więcej, gdzie jestem. W porządku. O, jest też czarny troll. Fajnie. Bo będzie kolejny expik. Dobra, czarnego trolla to by trzeba było zajść od tyłu. Żeby mi nie zrobił za bardzo krzywdy. No, ale wiecie jak to jest z tą krzywdą, jak widać.
taki troll to nie jest problem. O, bardzo dużo słonecznego aloesu i jeden smoczy korzeń. Spoko. Dobra, zaraz do niego podejdę, tylko sobie zerknę, czy czegoś tu jeszcze nie ma. Ale wydaje się, że nie. To było takie dodatkowe miejsce, żeby sobie po prostu expa nabić chyba trollami. Także jak dla mnie może być. Okej. Nie mam pytań. Także zaraz sobie po prostu wrócimy. Już stąd, bo chyba nic tu nie ma więcej. I zobaczymy, czy nam się zadanie z kamieniami zaraz zakończy, czy nie. Okej, jesteśmy chyba z powrotem. Zadanie się wykonało? Tak jest. Dwa teleporty do krypty paladynów. No, jesteśmy na miejscu, a sprawę żeśmy sobie załatwili dodatkową. Wyleczmy się, bo nam się przyda full życia. Wierzcie mi, przyda się cholernie. I spróbujmy dostać się do tego kufra. Ten kufer jest pusty i to już mi się bardzo nie podoba. Spóźniłeś się. Tak. Kamień duży jest już w innym miejscu. Cion, ty tutaj. Jak widzisz, okazałem się szybszy od ciebie. Wkrótce dzięki kamieniowi duszy, potęga mojego mistrza stanie się praktycznie nieograniczona. I wtedy jego armie podporządkują cały świat Beliarowi. Gdzie jest kamień duszy? Daleko stąd. Mój posłaniec już pewnie dostarczył go mojemu bratu w Arancie. To nieistotne. Mimo wszystko, pokrzyżuję twoje plany. Ha ha ha. Jest już za późno. Tym razem mi nie uciekniesz, jak to było na Adarmosie. Teraz nie jestem sam. Słudzy mojego władcy już zajęli cały grobowiec. Nie uciekniesz od nich. Nadszedł twój koniec. Gin, szpiclu. Nie wiem, czy Kiona najpierw, czy kogo lać. Kion, co masz przy sobie? Kompletnie nic. Jak widzicie, oberwało mi się solidnie. Ale jakbyśmy mieli mniej życia, to byśmy tego nie przeżyli, podejrzewam. Okej, czyli... Cóż... Trzeba iść do Sejana, no trzeba. Tylko on zostawił tutaj swoje sługi, więc wypadałoby się ich pozbyć. Bo to exp. Siema, siema. Ale już widzę, że im robię naprawdę niezłe... Oni na dwa strzały zlatują, dobra. To nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest ich tutaj trochę, ale... Teraz już się znośnie z nimi bije. To dobrze, bo będziemy też musieli iść do innego miejsca, gdzie oni będą. I nie wyobrażam sobie, jakby oni mnie tak bili. Znaczy, oni dalej mnie biją. Ten demoniczny topór mają niezły. Znaczy się, najlepsze jest to, że on nie jest jakiś zajebisty. Chyba. No nie, ale oni po prostu mają siłę w łapie. Niestety. Jak widzicie, oni też potrafią się bić. Więc to nie jest takie hop-siup. Niestety. Gorzej, wiecie, jak jest ich trochę więcej w kupie, nie? To jest jeszcze gorzej. Albo jak mi kryt nie wejdzie na przykład.
Wiecie, można się stąd po prostu wyteleportować, ale nieopłacalne troszeczkę. Dobra, tam jest ich więcej na górze. Na razie się nie leczę, bo jednego będę w stanie zabić jakby z tego. Tak, tak, jednego to ja wiem, że dasz radę. Gorzej, że ich tu jest więcej. No ale to jest do zrobienia. Szczególnie jak zaczną chodzić w kółko koło ciebie. Dobra. Weźmy sobie, dopijmy może jednak miksturę jakąś. O, taką większą. I możemy ruszać dalej. Słyszę, jak ktoś wyciąga broń na mnie. No. No dawaj, no. Kurde, dostałam dużo za dużo od niego. Obrażeń. Tam jest dwóch. Może z kuszy go walniemy, co? O, pięknie idzie. Okej, nie mogę trzymając kuszy zapisać rozgrywki, ale już mogę. Spróbujmy z kuszy do nich postrzelać trochę. Niestety oboje się rzucili na mnie, może być problem. No i to było najgłupsze, co mogłam zrobić. Gdzie mój kryt? Och, ej! To było nie fair. Nawet nie zauważyłam, żeby ten. Ale to było bez sensu. A tutaj jakiegoś nie ma w środku? Nie. No dobra, no to jeszcze się musimy z nimi trochę pomęczyć. Przyjdzie ten jeden, czy dwóch się zrzuci? No przecież. Ale to było głupie. Jak się tak będziemy bawić, to ja w życiu tego nie wygram. Serio? W ogóle się cofałam. Okej. Może by czymś w nich pierdzielnąć? Jak myślicie? Nie no, kusza to był bardzo dobry pomysł, tylko trzeba trafiać z tej kuszy. Trzeba trafiać. Kurde, tamten mi jeszcze fory daje, nie? Ja pierdzielę. Zróbmy tak, zróbmy tak. I teraz spróbujmy w ogóle cokolwiek zrobić. Nawet kurde z tej kuszy można spróbować. Proszę. Dobra. Udało się. Było trochę trudniej. Ale taktyka jakaś tam jednak pomogła. Dobra, zobaczmy. Oni jeszcze pewnie stoją przed wejściem, jak najbardziej. Kusza pomoże mi? Powinno dać radę. Halo? Okej. Dobra, może być i tak. Niedobrze, bo to wpadło pod kołowrót. Okej, udało się. Orkowe talizmany mieli przy sobie i co? I tuż będzie pewnie pusto.
Okej, prawie spadłam na dół. Słyszę kratoszczura, a tam na górze. Jak tam na górę wejść? W sumie to nie jest pierwszy raz, kiedy się zastanawiałam. Kurde, nie wiem. Nie mnie to oceniać. Już się przejdę typowo pod obserwatorium. Wiecie, chciałam się upewnić, że nie ominęliśmy żadnego przeciwnika. Okej, okay, na górę. W ogóle się już znowu zrobiło ciemno. Sejan jest tutaj. No nie będzie zadowolony. Spóźniłem się. Kamienia duszy już nie było. Asasyni mnie uprzedzili. Na Innosa. Więc jesteśmy w dużym niebezpieczeństwie. Co możemy zrobić? Niestety, niewiele. Prawdopodobnie został zabrany do Arantu. Ale dokąd? Dopóki nie dowiemy się czegoś więcej, nie będziemy mogli nic zrobić. Aha. Chwila. Opuszczam Korinis, co? Już? Mhm. Kurde, niedobrze. Hej, ty. Opuszczam Korinis. Tak. A udało ci się coś dowiedzieć? Tak. Znalazłem list, adresowany do dowódcy orków, Donshaka. To list od czarnego maga z Arantu. Informuje w nim, że w niedługim czasie Armia Nieumarłych przyjdzie na pomoc orkom. Armia Nieumarłych. Ale do tego potrzeba sporej ilości magicznej energii. Bo przypuszczam, że ta armia to nie będzie kilka szkieletów. To pytanie też mnie nurtuje. Może to ma jakiś związek z kamieniem duszy? Masz na myśli to, że jego moc jest na tyle duża, aby przywołać tak liczną armię z Królestwa Beliara? Cóż, tak właśnie myślę. Tak, w zasadzie jest to możliwe. Ale kto będzie kontrolował tak ogromną moc? Tylko bardzo potężny mag mógłby to zrobić. Czarny mag informuje w liście, że zamierza przywołać armię nieumarłych z pomocą mistrza. Mistrza. Muszę przyznać, że teraz zaczynam mieć obawy. Obawy. Przed czym? Zaczynam sądzić, że za tym wszystkim stoi Ardas. Skąd to przypuszczenie? Tylko Ardas jest na tyle potężny, aby za pomocą kamienia duszy ożywić całą armię umarłych. Słyszałem, że to właśnie Ardas zniszczył Magerun i został przywódcą orków w Myrtanie. No cóż, wszystko zaczyna do siebie pasować. Ardas wyrzeka się Innosa, zgłębia czarną magię, niszczy Magerun i zleca asasynom kradzież kamienia duszy, aby podporządkować świat Beliarowi. Musimy koniecznie powstrzymać Ardasa. Ardas najprawdopodobniej jest teraz w Arancie, zakładając, że on jest tym mistrzem. To co, udasz się tam? Tak. Wkrótce wypływamy do Arantu. Dobrze. Wracam na Etechaanos. Tu nie mam nic do roboty. Może spotkamy się tam. Być może. Niech Innos czuwa nad tobą. I nad tobą też. Okej. Jeszcze tak na szybko zerkniemy, czy on ma coś ciekawego, potrzebnego mi na przykład, ale widzę, że nie za bardzo. Powiem tak, wezmę sobie od niego deszcz ognia, bo może się przydać. Jak już będziemy mieli dostateczną liczbę many. Mензурki też się myślę, że przydadzą, więc możemy je wziąć. I myślę, że to wystarczy. Okej, okay. Zaktualizowały nam się zadania. Ważne zadania. Dobra. Widzę, że już mi się dziennik kurczy powoli z zadań. Przejrzyjmy. Banite mamy do zrobienia. Zły duch, jaskinia ogrów, obóz piratów. Jaskinia ogrów. No kurde, kusi, żeby tam iść teraz. W sumie. Ważne zadania. No tak naprawdę nam dużo nie zostało. Z tych głównych to tylko ruda dla króla. Myślę, że możemy spróbować się przejść tam do tej jaskini. Zobaczyć, jak bardzo dużo ogrów tam jest na przykład. Tylko najpierw jeszcze się teleportujemy, żeby dać w życie 10 punktów. I będziemy mogli tam się udać zobaczyć.
Jak tam wygląda sytuacja? Nie do ciebie, przecież nie mam rudy jeszcze. Energia życiowa. Chcę. I jeszcze raz. Chcę zwiększyć. Super. Niech Inous ma ciebie w opiece. Dobra, 821 tego. Właśnie, byliśmy u Sejana, ja tam był stół alchemiczny, ja sobie nie zrobiłam mikstur stałych. To jeszcze raz w takim razie do obserwatorium. Zobaczmy. Stół alchemiczny i będziemy w ruch lecieć. Wydaje mi się, że nie mam też tylu szczawi królewskich, ile bym mogła mieć. Zobaczmy w ogóle, jak jest to z tymi roślinami. Zobaczmy. Tutaj nie ma tych roślinek. Będą pewnie niżej. Goblinich jagód mam 20. 3 smocze korzenie. 5 szczawi królewskich. Myślę, że powinniśmy trochę teraz wyrównać. Chociaż nie no. Robię tyle eliksirów siły, ile mogę i resztę dajemy w zręczność. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Chyba, że damy sobie 3 w zręczność teraz. Ten jeden smoczy korzeń może się na coś przydać. Lepiej mieć zawsze w zapasie jeden. Także zróbmy w ten sposób. I możemy teraz to wypić. Jezus, ale jak okrzę tą postać, to jest niemożliwe, nie? Okej. Okay. Jak to wygląda? Zajebiście. Tak, jaskinie z ogrami. Zobaczmy, co tam się dzieje. Jaskinia ogrów, znaczy kamienny krąg. I stąd się przejdziemy. Chyba jeszcze pamiętam, jak tam się idzie, nie? Tam jest kupa przeciwników, więc podejrzewam, że tam jest... Nie, tam się dało jeszcze zejść. To wiecie co, by tam wypadało zejść? Tylko czy ja mam zwój krwiopijcy? No bo tak... Nie widzę logiczniejszego sposobu na zejście. Tam też da się przejść, a może jakoś górami się da wejść? W sumie tam jest takie przejście dziwne. Ale to jest już ta jaskinia. No nie za bardzo. Niedobrze, bo nie widzę za bardzo żadnego rozwiązania logicznego. Chodź, panie ogrze. No. No halo. Ała. Ała, no cholera. Jasna. Się dałam sklepać niepotrzebnie tak bardzo. Bez właściwego klucza nigdy te... Kolejne miejsce zamknięte na klucz. Nie podoba mi się to bardzo. Bardziej mi się nie podoba, że tych ogrów to będzie tylko więcej. Tam jest kolejny. Tam będzie na dole rzeź z ogrami, coś czuję. Cholera, ty zwierzyńcu, uspokój się. Ale się odpalił, widzicie to? Jezus, kochany. Leczenie, proszę mi oddać.
Masakra. Coś czuję, że samobuja teraz strzelam, właśnie idąc sobie tą jaskinią tak na luzie. Jeszcze mi nie pokazuje ilości przeciwników na dole, ale coś czuję, że tam jest jeden wielki rozpierdol. Na razie, jak widzicie, są takie pojedyncze jednostki. To się tak schodzi, jest w miarę. W miarę przyzwoicie. Broń jego spadła. Co my tu mamy? Skała krystaliczna. No nie wiem, czy takie mi to bardzo potrzebne było. Więcej skał krystalicznych. Ciekawe, czy jest teleportacja do tej jaskini. Pewnie jest. Co ja robię, nie? Gdzie ja złażę? Do piekła największego. Już mi pokazuje przeciwników na dole. To już nie wygląda dobrze. Okej, ciemne grzybki, te sprawy. Oh my fucking god. Przecież przejście przez tą jaskinię jest samobójstwem. Okej, tam da się przejść, bo tam coś ciekawego pewnie jest po drugiej stronie. Oprócz testu polnego. Okej, udało się. No, Szczaw Królewski i Smoczy Korzeń. Jest troll, dwa ogry, tararara. W sumie z dwoma sobie radzę, ale... Jeżeli bym miała sobie poradzić z większą ilością, może być ku temu problem. 6 minut mi zostało odcinka dla was. Okej, placuch. Tak to jest, teraz będę miała problem trochę wrócić, a... Teleportacja nie ma sensu. Myślę, że warto będzie, wiecie co, zainwestować w akrobatykę. O! Ty kurwa, przeżyłam to. Co się stało? Jakim cudem? Najlepsze jest to, że tego maga znalazłam. Okej. Nie kwestionuję tego. Smoczy korzeń, lol. Niedobrze, bo... Tego trolla to by trzeba było od tyłu wziąć. A tam są ogry od tyłu. Kurde, mać. Okej. Okay. A może go po prostu weźmiemy na klatę, co? Można spróbować. Dobra, chodź. Spróbujemy go wziąć tak od przodu. Znaczy, mogłam już dawno zebrać z tego typa i... Halo? No chodź. Nie przejdziesz tu? Amulet szukającego ognika. Teleport do jaskini ogrów. Notatka Teofila. A jak skuszy w trolla? Znaczy, ja wiem, że to jest głupi pomysł pewnie, ale... Jestem ciekawa. O Boże. Gorzej, że on nie chce podejść do mnie. A ja trochę nie chcę podejść do niego. Boję się, że się ogry striggerują. Ała. Dobra, no... Przysunął się troszeczkę do mnie. Okej. Okay. Udało się, na szczęście. Przeczytajmy sobie notatkę. Notatka Teofila. Bracie Nefariusie, niedawno znalazłem jeden z twoich listów, ale zabłądziłem i w żaden sposób nie mogę się wydostać. Drogi do druida też nie mogę znaleźć, natomiast znalazłem jaskinię, która być może wyprowadzi mnie do Jarkendaru. Teofil. Zdobyłam jakiś kluczyk.
Od drzwi do teleportu w świąt... Co? Czy ja mogę właśnie uruchomić portal do Jarkendaru normalnie? Wiecie, że chyba tak. Tam są, kurde, dwa siedzą jak na grzędzie, kurde, kura. Wiecie co? Skoro mamy tutaj teleport, to na razie stąd chodźmy. Wrócimy tutaj. Myślę, że może nawet w kolejnym odcinku tą klasyczną drogą się zejdzie na dół. Ale ja jestem bardzo ciekawa, do starej piramidy. Idziemy to sprawdzić, bo nie da mi to żyć. Czy ja teraz mogę tak po prostu aktywować portal do Jarkendaru? Czy mi się tylko wydaje? No nie wiem, kurde, sprawdzamy to, bo tam było miejsce na kluczyk. Pytanie tylko, czy on faktycznie mi otworzy portal? Możliwe, że tak. Spróbujmy. Czym? Nie. Czym? To co ja, kurwa, zebrałam? Po co mi to? F12. Dobra, to powiem tak, moi drodzy. Wydaje mi się, że możemy zakończyć sobie odcinek w tym miejscu. Spróbujemy tędy wyjść tą jaskinią gdzieś w kolejnym materiale. No i co? I to by było, myślę, że na tyle. Kurwa, oni tak oczywiście dwójkami stoją, żeby mnie doprowadzać do nerwicy. Dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę nagrywać dla Was kolejny odcinek, bo jestem bardzo ciekawa, jak ta jaskinia się tutaj prezentuje. No i jak prezentuje się drugie wejście do Jarkendaru. Dzięki i cześć!